W 2012 roku dziennikarz Robert Mazurek w przypływie szczerości stwierdził, że od jego kolegów po fachu głupsi są tylko aktorzy. Ja czasami powtarzam, nie chciałbym nikogo dotknąć, że no głupsi od dziennikarzy są tylko aktorzy. W dzisiejszym odcinku przekonacie się, że pan Robert Mazurek całkiem celnie ocenił dziennikarzy w Polsce. Zacznę od jednej z moich ulubionych dziennikarek, pani Elizy Michalik. Ludzie potrzebują upamiętniania dobrych momentów, ale potrzebują też pomocy chociażby w postaci symboli, w przeżywaniu złych momentów. I o tym nie można zapomnieć. Na początek zniosłabym Święto Niepodległości, czy wykasowałabym tę datę 11 listopada, bo ona kojarzy się już wyłącznie faszystowsko, przemocowo i z płonącą Warszawą. A naprawdę ten 15 października, te wybory po niemal 10 latach pójścia drogą dyktatury, które przywróciły nas wolności, to byłaby taka świetna data i taki fajny, ciepły październik. To byłoby świetne Święto Niepodległości. Czy odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów nie jest jednak jakimś tam całkiem pozytywnym wydarzeniem? Co do Marszu Niepodległości, to oczywiście zdarzają się tam incydenty, jak podczas każdej tak dużej imprezy, ale w przeważającej większości biorą w niej udział patrioci, którzy idą tam, żeby po prostu świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości. Co do dyktatury, która rządziła przez 10 lat, pewnie są tutaj wliczone rządy PiS w latach 2005-2007, bo jak wiadomo, dyktatura jest tylko wtedy, kiedy rządzi PiS, to według mnie pani Eliza musi sobie te pojęcie jeszcze raz przeczytać w encyklopedii i poważnie przestudiować. A teraz przed państwem pan Wojciech Czuchnowski, który w tym roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press. Z wewnętrznych raportów Straży Granicznej, które ujawniamy w Gazecie Wyborczej, wynika, że słynna zapora postawiona na granicy polsko-białoruskiej za 1 600 000 000 zł jest słabo skuteczna. Do jej przecięcia wystarczy zwykła piła albo szlifierka akumulatorowa. Problem polega na tym, że to nie jest szlifierka, lecz wiertarko-wkrętarka z akumulatorem z zamontowanym najprawdopodobniej dyskiem polerskim. Dziennikarka Dominika Długosz napisała na Twitterze: w ogóle nie rozumiem, dlaczego Niemiec może mieć bilet miesięczny na wszystkie pociągi za 49 euro, a ja za podróż Warszawa-Gdańsk na weekend muszę wybulić prawie 100 euro. Tutaj problemem jest odpowiedź innego dziennikarza, Wojciecha Biedronia. Może dlatego, że Niemcy 1939-45 ukradli lub zniszczyli ogromną ilość polskiego taboru kolejowego. I przez ponad 75 lat, no już prawie 80 lat, nie udało się Polsce tego taboru odtworzyć. A może chodziło o coś jeszcze innego? Sugeruje pan, że tanie przewozy kolej niemiecka realizuje na taborze ukradzionym w Polsce w latach 39-45? Czy chodzi panu o to, że nie możemy mieć tanich przejazdów, bo brakuje u nas wagonów ukradzionych wtedy przez Niemców? Jak już jesteśmy przy temacie kolei, to inny dziennikarz, tym razem Gazety Wyborczej, napisał: jedną z pierwszych symbolicznych decyzji nowego zarządu PKP powinna być defaszyzacja nazwy dworca Warszawa Wschodnia i usunięcie z niej nazwiska Romana Dmowskiego. Najpierw usunięcie Święta Niepodległości, teraz zmiana nazwy dworca. Jak tak dalej pójdzie, to dziennikarze zaczną nam dyktować, co możemy, a czego nie możemy mówić. Byłbym szczęśliwy na przykład, gdybym wnuki miał, no to jest zupełnie... O rany, ten... ale pan powiedział teraz, no. No co powiedziałem? Prawdę. Tak? A to trudny wątek tam był. Bardzo trudny, jest no. Najtrudniejszy wątek. No. No wie pan, ja nawet nie tak się zastanawiam, czy w ogóle do tego dotykać, ale ten ostatni wywiad Oli jest o niemacierzyństwie, tak? O prawie do niemacierzyństwa. Tak. Czyli jest o tym, że wszyscy wokół pytają: a dlaczego, a kiedy? Dlaczego nie, tak? A kiedy będą dzieci? I teraz pan tutaj siada obok mnie i mówi: no wnuki to bym chciał. No ale to jest moja postawa i to no, ja jest... ja wiem, ale... Ja w pełni rozumiem to, co ona mówi i jej argumentację także rozumiem. To nie wiem, czy pan w pełni rozumie, bo ona chyba właśnie nie chce słyszeć takich tekstów. Ona nie chce słyszeć, no. I dlatego o tym już nie rozmawiamy. Rozmawiam z panem, ale jeżeli pan... Kurczę, no. Naprawdę, źle pan to powiedział. No. Źle? No źle, naprawdę. Ja czuję, że źle. No to dobrze, to przepraszam w takim razie wszystkich, ja moją córkę w szczególności.
Były prezydent Polski niepotrzebnie przepraszał, szanuje zdanie córki, liczy się z nim, nie rozmawiają o tym w domu, ale jego pragnienie się przez to nie zmieniło. W sumie to i tak dobrze, że pan Jacoń dał się do końca wypowiedzieć byłemu prezydentowi, bo nie każdy dziennikarz na to pozwala. Dużo zależy od tego, z kim akurat ten dziennikarz przeprowadza wywiad. Ostatnio w programie Agnieszki Gozdyry poseł Koalicji Obywatelskiej wypowiedział bardzo kontrowersyjne i bulwersujące słowa. Pan poseł powiedział o tym, że aktorzy dużo zarabiają. Cieszę się, że pan przyznaje, że w telewizji publicznej pracują aktorzy, którzy odgrywają scenki i role, propagandzistów, jak normalnie w nazistowskich albo stalinowskich czasach. Wie pan, stalinowskie czasy to pan jest w koalicji z lewicą. Poziom pana... Bo wtedy została wyniesiona pan się zachowuje jak najgorszy knajacki, nie poseł, tylko pseudoposeł. Pan jest neoposłem. Można powiedzieć, że pani Agnieszka praktycznie nie zareagowała, a powinna. Następnego dnia w jej programie był pan Dobromir Sośnierz, który wypowiedział o wiele mniej kontrowersyjne słowa, a mimo to został mu odebrany głos. Chciałam też państwa prosić, jakby się dało, żeby nie strzelać fajerwerkami, bo zwierzęta się tego bardzo boją. Nie, strzelać. Nie, wie pan co, nie. I to nie jest śmieszne. To jest poważne, dlatego że ja znam pana podejście do zwierząt i tutaj w ogóle... Psy nie są do jedzenia. No, koniec. Chwilę się poboją i im przejdzie. To są nie wszystkie nie poboją się, jak państwo mogą nie strzelać, to poproszę. Ludzie są ważniejsi niż zwierzęta. Proszę wyciszyć pana Sośnierza, który mówi te okropne rzeczy. Debata dnia. Jak widać, pani Agnieszka bardzo różnie traktuje swoich gości, pewnie zależnie od swoich upodobań politycznych. W sumie to żadna nowość. Dyskanteria Nauki i Wiary, jedna z najważniejszych instytucji administracji w Kościele katolickim, po raz pierwszy od 23 lat opublikowała doktrynę. Dokument pozwala duchownym na błogosławienie parom jednopłciowym i rozwodnikom, którzy zawierają nowe związki. Wierni i duchowni są podzieleni w ocenie tych wytycznych. Nie istnieje coś takiego jak dyskanteria Nauki i Wiary, a dykasteria Nauki i Wiary. Dodatkowo Kościół nie opublikował doktryny w sprawie postępowania wobec par jednopłciowych i rozwodników, a deklarację. Szymon Jadczak podzielił się na Twitterze następującą myślą. Sławomir Mentzen zachwyca się Maltą, której rząd miał być odpowiedzialny za zamordowanie dziennikarki tropiącej patologię polityków. Czekają nas ciekawe czasy. Co w takim razie myśleć o politykach, którzy zachwycają się Niemcami i Włochami? Przypominam, że nasi poprzednicy, likwidując kopalnie, do protestujących górników strzelali z gumowych kul. To nieprawda do końca, wie pan. Nie, to jest absolutnie prawda. Film, który w tej sprawie jest, nie kłamie. Były w tej... Czy doszło wtedy do złamania prawa? Panie redaktorze, niezależnie od tego, czy doszło do... Tak czy nie? Nie strzela się do ludzi. Nie strzela się do ludzi. W państwie demokratycznym nie strzela się do ludzi. A wie pan, kto wtedy o tym zdecydował? Ktoś, kto wydał ten rozkaz, powinien być sądzony. Jak dobrze, że pan to powiedział, bo wie pan, kto wtedy dowodził? Nie wiem. Generał Szymczyk. Szef Komendy Głównej Policji. Więc jeżeli to był jego rozkaz, to... Ale to jest obecny szef Komendy Głównej, znany z granatnika. Ja nie wiem, czy to był jego rozkaz, więc... Był wtedy szefem Komendy... Bardzo możliwe, ale być może to nie był jego rozkaz. Wy awansowaliście go. Być może to nie był jego rozkaz. Panie pośle, prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry prawomocnie umorzyła te kwestie. Wy awansowaliście Szymczyka, a pan mówi, że powinien być sądzony. No to czekamy w takim razie. Osoba, która wydała rozkaz w tej sprawie, powinna rzeczywiście być sądzona. Strzelanie do ludzi w państwie demokratycznym jest absolutnie nie do przyjęcia. Wy awansowaliście Szymczyka. Ja nie wiem, czy ten człowiek wydawał ten rozkaz. Ale wtedy kierował, no odpowiadał za ludzi, którzy tam byli. Ja panu przytoczę. Kierowanie, a wydanie rozkazu to są dwie różne rzeczy. Bardzo proszę, żeby pan ich nie mieszał. Ja absolutnie nie mieszam. Żałuję, że pan po prostu nie wiedział, że to generał Szymczyk właśnie był za to odpowiedzialny. Mam nadzieję, że nie wiemy, gdyby uda był mi pewnie się odnaleźć. Za to odpowiedzialny, to zapewne by nie awansował. Problem polega na tym, że pan Jarosław Szymczyk nie był wtedy szefem śląskiej policji. W czasie programu na żywo w wirtualnej Polsce ze Zbigniewem Kuźmiukiem pomyliłem o 11 dni datę powołania Jarosława Szymczyka na szefa śląskiej policji, teraz szefa polskiej policji. Dlatego usuwam wpis i przepraszam za błędną datę. Nie zmienia to tego, że to Jarosław Szymczyk bronił działań policjantów. Nie tylko pomylił datę powołania, ale również niesłusznie oskarżył Jarosława Szymczyka o to, że wydał rozkaz strzelania do protestujących górników. Właśnie, jak już mówimy o panu Szymczyku, to okazuje się, że jego strzelanie z granatnika
to tak naprawdę nic takiego. Dzisiaj miała być komisja służb specjalnych, słuchajcie. Tam miał się stawić generał policji, ten od tego granatnika, co tam wystrzelił na komisariacie i tak dalej. No i ci politycy, tralalala, tralalala, skandal, szok, bo się nie stawił, w ogóle o co chodzi, wielka afera, to są czołówki wszędzie. I ten... Słuchajcie, wchodzę do Polsatu, tu są wielkie monitory, wszędzie Polsat News leci. I widzę, ci posłowie stoją przed mikrofonami i mówią: skandal, szok, afera, niedowierzanie, generał się nie stawił, w ogóle o co chodzi, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie to oglądają i ich diabli biorą, kochani politycy. Słuchajcie, wy się weźcie za poważniejsze sprawy. Ja nie bronię tutaj tego generała policji. Absolutnie go nie bronię. No głupota zupełna, strzelił, nie mam zielonego pojęcia. Zdarza się. Ale wy politycy jesteście od rzeczy ważniejszych. Zdarza się, kiedy coś takiego lub podobnego zdarzyło się gdziekolwiek indziej na świecie. Mówimy tutaj o szefie polskiej policji, więc jak najbardziej jest to ważna sprawa, której rząd niestety nie ogarnął. Wspomniany już tutaj dziennikarz Wirtualnej Polski pan Patryk Michalski wykrył ważniejszą aferę niż jakieś tam strzelanie z granatnika na komendzie głównej policji. Chciałem zapytać o cyfryzację, bo Marlena Maląg ma za ten obszar również odpowiadać. Pani minister chyba rozmawiała przez telefon, chyba, bo ekran wyglądał na wygaszony. Też tak macie, jak rozmawiacie przez telefon? Niedługo później pan Patryk zapytał jeszcze raz. Też macie tak wygaszony ekran, kiedy rozmawiacie przez telefon? Pan Patryk Michalski nie zweryfikował swoich podejrzeń i został wyjaśniony przez internautów. Miał chociaż na tyle odwagi, żeby się do błędu przyznać. Tak, ekran telefonu minister Marleny Maląg mógł być wygaszony podczas rozmowy. Dziękuję za wyjaśnienia i uświadomienie. Nie mam już żadnych wątpliwości. Panią minister przepraszam, że nie dowiedziałem się przed publicznym zapytaniem. Dlatego usunąłem wcześniejszy wpis. Ale nie tylko pan Patryk nie weryfikuje swoich podejrzeń. Dziennikarz, który określa się jako śledczy, Szymon Jadczak, na tweeta pana Patryka w sprawie zespołu parlamentarnego do spraw opieki okołoporodowej, w którym są sami posłowie i jedna posłanka Konfederacji, napisał: oni będą dostawali kasę za zasiadanie w tym zespole? Dziennikarz śledczy zajmujący się polityką powinien wiedzieć, a jeśli nie wie, to powinien sobie sprawdzić, że zespoły parlamentarne można sobie dowolnie tworzyć, a członkowie tych zespołów nie pobierają żadnych pensji czy dodatków. Powrót Donalda Tuska i próba przewrócenia rządu w Polsce. Operacja Śluza, czyli przerwanie polskiej granicy, była przerwanie polskiej granicy i wywołanie ogromnego zamieszania oraz przygotowania do ataku na Ukrainę miały zbyt dużą zbieżność czasową i jakby zbyt dużą zbieżność potrzeb rosyjskich, żeby to był zupełny przypadek. Dziennikarze związani ze Zjednoczoną Prawicą obwiniają Donalda Tuska za naprawdę wiele złych rzeczy, ale sugerowanie, że maczał palce w wywołaniu wojny na Ukrainie, chyba trochę go przeceniają. Na bazie teraz przepisów pan, unijnych, teraz panie redaktor. Teraz pan. Sobie na nie jest sprawy dotyczące. Ale Ukraina walczy za nas, czy nie? Nie walczy za nas, walczy, nie walczy za siebie. Skończmy za nas nie walczy? Jak walczy za nas, to nam wystawią rachunek. Chce nie walczy za rachunek? Nas? I właśnie się zaczyna wystawianie rachunków. Chce pani redaktor czyli płacić rachunek? Ukraina o co walczy? O siebie? Walczy o swoją niepodległość. A nie to, że za chwilę nie wywalczy, to Rosjanie wejdą do nas? Do Polaków, to go wyraża zakaz ekshumacji ofiar żołnierzy wołyńskiej. Tak, Ukraińcy walczą przede wszystkim o siebie, o swoje państwo i o swoją wolność. Dlaczego mieliby walczyć o nas, wiedząc, że jeśli Putin nas zaatakuje, to będzie to równoznaczne z atakiem na NATO, które czysto w teorii powinno nas obronić. Obie strony w tym sporze dokonują dobrze, zbrodni wojennych. Sprzyjanie którejkolwiek ale z tych zakłada pan taką jest podpisywaniem się pod zbrodniami premier wojennymi. Premier kraju zaatakowanego w tym... Ale ja, wie pan, ja widzę, oczywiście to jest dramat dla ludzi, że nie mają prądu i wody. Absolutnie. Dla tych dzieci absolutnie. A co ci ludzie mają zrobić? Strefa Gazy jest ale widzi pan różnicę, stron. Ale widzi pan różnicę w zamordowaniu 260 osób i 40 dzieci i odcięciu prądu. Nie czuję się osobą, która powinna komentować obronę działań Izraela przez pana Piotra Kraśko, więc posłużę się tutaj wypowiedzią eksperta do spraw bezpieczeństwa i Bliskiego Wschodu, doktora Wojciecha Szewko. Izrael ogłosił, że jakiekolwiek próby transportów ze strony egipskiej, na przykład paliwa, zostaną zbombardowane. Więc żeby nikt nie śmiał dostarczać tam paliwa czy wody do Gazy. Natomiast odcięto wodę, odcięto gaz i paliwo. W związku z tym dzisiaj skończą się, pod koniec dnia skończą się zasoby energii również w szpitalach. Po prostu ci ludzie tam będą masowo umierali. Hamas oczywiście masowo zabijał cywilów, tylko właśnie Hamas jest organizacją terrorystyczną.
a państwo Izrael jest podobno państwem i to jeszcze demokratycznym. Jeżeli uznamy, że walczą ze sobą dwie organizacje terrorystyczne, okej, to mogą sobie mordować cywilów, ile chcą, no, od tego są terrorystyczne, żeby mordować. Natomiast jeżeli to jest państwo, prawda, to jest to państwa, które nie są państwami terrorystycznymi, dodajmy, no, mają zabronione mordowanie cywilów, bo inaczej popełniają zbrodnie wojenne. I nie ma żadnego uzasadnienia dla masowego karania ludności cywilnej. To są najstarsze jak gdyby zasady prawa międzynarodowego, prawa wojennego i prawa humanitarnego, jeszcze które powstały w wieku XIX i potem były kontynuowane, bo rozwój tych praw w wieku XX. No i tyle, tak? Więc trzeba się zdecydować. Jeżeli państwo jest państwem, to przestrzega prawa międzynarodowego. Jeżeli jest to organizacja terrorystyczna, to okej, tak? Znaczy w tym momencie nie ma żadnych pretensji i tak robią. Na koniec zostawiłem bardzo głupie porównanie zaproponowane przez pana Andrzeja Mrozowskiego i trafny komentarz prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pewnie każdy Polak wie, że Bandera się bardzo źle nam kojarzy z... No, jest odpowiedzialny za... Okej, ale jednocześnie dla części Ukraińców jest bohaterem trochę takim jak dla nas Piłsudski, prawda? No bo zawsze walczył o Ukrainę niezależną, co by się nie działo. Notabene zresztą siedział w niemieckim więzieniu, żeby było, żeby nie było wątpliwości. No więc czy to nie jest tak, że jak oni toczą tę wojnę z Rosjanami, to tak naprawdę można by im było odpuścić na chwilę, czy nie? Nie jestem zwolennikiem Józefa Piłsudskiego, ale muszę zaprotestować, bo jestem oczywiście zwolennikiem Wincentego Witosa, muszę zaprotestować przeciwko zrównywaniu Piłsudskiego z Banderą. No nie, Bandera jest odpowiedzialny za ohydne ludobójstwo, za rzeź wołyńską i tu nie ma usprawiedliwienia. Ja mówię i to nie chodzi o to, żeby rozdrapywać... Piłsudski do 18 roku. Gdyby Piłsudski po 18 roku, ja nie wiem, co by było i nie podejrzewam, żeby się stał taki jak Bandera, ale jakby do 18 roku, no uważam, że Bandera w ogóle brał przykład z Piłsudskiego, prawda? Że on mu się przyglądał i uważał, że takie działania i no przecież terror osobisty też Piłsudski stosował, prawda? Nieuprawnione porównanie i nieuprawnione zestawienie. Okay, i nigdy nie przypuszczałem, że będę bronił Józefa Piłsudskiego. Która z przedstawionych przeze mnie wypowiedzi dziennikarzy jest według was najgłupsza? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.